Dzisiaj zrobimy krem z czerwonej soczewicy, masła orzechowego, czerwonej papryki, a wszystko przy użyciu prostego urządzenia w postaci blendera kielichowego. Bardzo łatwo zrobić taką zupę, zaraz się o tym przekonacie. A to, co dzisiaj potrzebujemy do wykonania przepisu, to czerwona soczewica, masło orzechowe, kolendra, olej kokosowy, jasny sos sojowy, kalafior, oliwa, czosnek, cebula, limonka, czerwona papryka, mleko kokosowe i wywar warzywny. Nasz przepis zaczniemy od przygotowania papryki. Trzeba ją opalić na ogniu. Zyska bardzo intensywnego smaku. Jeżeli nie macie takiej gazowej kuchenki, spróbujcie rozgrzać grill piekarnika maksymalnie i dosłownie na kilka minut z każdej strony wrzucamy właśnie paprykę bezpośrednio pod już sam ruszt. Jak tylko skórka zrobi nam się czarna, przekręcamy o ten fragment, który jest już spalony, i opiekamy dalej. Papryki się opiekają, a ja teraz przygotuję kolejny taki element mocno smakowy, kalafior palony. Kalafiora umyłem, pokroiłem w różyczki, wykładam na blachę do pieczenia, polewam oliwą, delikatnie solę, mieszam tak, żeby kalafior został obtoczony dokładnie właśnie w oliwie z każdej strony. I tak przygotowanego kalafiora wkładam do nagrzanego do 240 stopni piekarnika na, podejrzewam, około 15 do 20 minut. Zobaczymy, on powinien nabrać takich ciemnych, prawie spalonych plam. Papryki już się opiekły z jednej strony. Chodzi właśnie o taki efekt. Nie bójcie się tego spalenia. Ta skórka potem odejdzie, a to wszystko nada bardzo intensywnego, palonego, wędzonego smaku właśnie warzywom. Pokroję szybko cebulę. Nie muszę mocno kroić, ponieważ całość i tak będzie blendowana. Rozgrzewam najpierw olej kokosowy. Od razu pachnie olej kokosowy virgin. On wzmocni nam dodatkowo ten element kokosowy, który mamy w postaci mleka kokosowego. Dodaję cebulę. Ja w tym momencie też odkroję sobie same listki, które użyję do dekoracji. Łodyżki przełożę, będę je blendował. Papryki są już gotowe, opieczone z każdej strony. Teraz musimy je zaparować. Para pozwoli nam zdjąć tą skórkę w bardzo prosty sposób. Musimy być po prostu cierpliwi, nie podglądać co 3 minuty, tylko naprawdę zaufać, że w ciągu 15 minut te papryki będą idealnie miękkie i właśnie gotowe do oczyszczenia już z opalonej skórki. Cebula już się podsmażyła, muszę dodać czosnek. Lekkie uderzenie, zmiażdżamy czosnek i ta skórka sama odchodzi. Pokroję tylko delikatnie, naprawdę na 3-4 elementy i dokładam do cebuli. Dam mu dosłownie 20-30 sekund, tak żeby tylko lekko się podsmażył. Dodaję wywar warzywny oraz mleko kokosowe i soczewicę. To jest czerwona soczewica, która się będzie gotowała dość szybko. Myślę, że około 15-20 minut, a ona powinna się już nam kompletnie ugotować. W daniach wegańskich poza smakiem ważna jest też ta wartość odżywcza. Szczególnie jeżeli właśnie mówimy o białku, który właśnie w daniach roślinnych jest trudniejszy do uzyskania, ale dlatego właśnie w tym przepisie użyłem soczewicy, która w połączeniu ze zbożem na przykład, jeżeli na przykład taką zupę później połączymy z pieczywem, z pastą albo z ryżem, uzyskujemy pełne białko, pełnowartościowe białko, które doda nam dużo energii i dużo siły, bez względu na to, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy troszkę mniej. Papryki już zdążyły zaparować. Myślę, że będzie dość łatwo usunąć tą skórkę. Wystarczy tak delikatnie je oskrobać. Nie musicie się kompletnie bać, żeby do ostatniej joty, do ostatniego kawałka usunąć tą skórkę. To pamiętajcie, też jest dużo smaku, dużo właśnie aromatu. Usuwam tą część nasienną, to przekładam sobie na bok. Idziemy dalej. Też nie bójcie się, jak tam kilka pestek wam wpadnie, to naprawdę nic się nie stanie. Mamy dobry, mocny blender. Właśnie zaletą blendera kielichowego nad takim ręcznym jest to, że ma moc, to, że możemy naprawdę tam dokładnie wszystko zblendować, nie bojąc się o to, że zostaną nam jakieś grudki czy niedokończone, niedoblendowane elementy. Dodajemy łodygi kolendry. Dodaję masło orzechowe, dodam też troszkę kwasu, akurat mam limonkę, roluję ją specjalnie, żeby było łatwiej
wydobyć sok z niej. Sok z jednej limonki wystarczy, to nie musi być kwaskowe. Taki kielichowy blender pozwoli Wam zblendować to, co potrzebujecie, dużo szybciej, bez zbędnego bałaganu, ponieważ wszystko zamykacie, nic Wam nie pryska, nic Wam tutaj nie pobrudzi kuchni. No i przede wszystkim też można robić gorące rzeczy. Ja mam naprawdę gorącą zupę. Zupa gotowała się około 15 minut, także nie jest to bardzo długi czas, ale przez to, że użyliśmy soczewicy czerwonej, ona już prawie nam się rozpadła. Zupę przelewam właśnie do kielicha i włączamy blender. Zupa, myślę, że już porządnie nam się zblendowała. Ma naprawdę świetną konsystencję. Coś mi mówi, że kalafior też już jest gotowy. Kalafior świetnie skarmelizowany, taki właśnie przypieczony, będzie miał intensywny smak. Nie trzeba go było wcześniej ani blanszować, ani specjalnie nic z nim robić, tylko włożyć do bardzo gorącego pieca i wszystko już jest gotowe. Kilka listków kolendry też do dekoracji, też do wzmocnienia smaku kolendry, która była w postaci blendowanych łodyżek. Naprawdę pyszny, głęboki smak. Jest to pyszna, rozgrzewająca, jesienna zupa. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami, czy Wam smakowało, jakie elementy Was w tej zupie zaintrygowały. Dawajcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, tak aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami i do zobaczenia.